Dlaczego warto mieć w domu rośliny? Oczyszczają powietrze. Kiedy rośliny mają odpowiedni dostęp do światła, nawilżają powietrze. Produkują tlen, a zawierają dwutlenek węgla. Mają także zdolność zwalczania wirusów, bakterii oraz zarodników grzybów. Rośliny dobrze radzą sobie również ze smogiem, który przedostaje się z miasta do mieszkań, oraz tak zwanym elektrosmogiem, czyli wpływem urządzeń elektronicznych na Twoje otoczenie. Alergia. Toksyny, które znajdują się w farbach, emulsjach do ścian, meblach i tkaninach syntetycznych, są szczególnie szkodliwe dla alergików i osób mających problemy z układem oddechowym. Całkowite pozbycie się toksyn może być bardzo trudne, ale odpowiednie rośliny doniczkowe mogą neutralizować ich działanie. Należą do nich m.in. dracena, gerbera doniczkowa, palma bambusowa, skrzydłokwiat czy bluszcz. Roślinna terapia. Powstał nowy nurt w terapiach, który został całkowicie poświęcony ogrodnictwu i kontaktowi z roślinami, zwany hortiterapią, która przywraca balans i równowagę psychiczną za pomocą lekkich prac ogrodowych, takich jak sadzenie, podlewanie czy przycinanie roślin. Hortiterapia często stosowana jest również w depresji, ale także na co dzień pomaga się wyciszyć, poukładać myśli, zrelaksować i zredukować stres. Dekoracja. Rośliny doniczkowe wnoszą życie, świeżość i kolory. Aby w pełni wykorzystać ich dekoracyjność, trzeba je odpowiednio dobrać i wyeksponować. Rodzaj kwiatów powinien także komponować się ze stylem wnętrza. Oczywiście nie trzeba specjalnie znać się na kwiatach czy ogrodnictwie, ponieważ istnieją takie gatunki, które wymagają minimalnej uwagi. Należą do nich sansewiera, aloes czy grubosz. Które rośliny najlepiej oczyszczają powietrze, a jednocześnie są łatwe w utrzymaniu? Sansewiera. Zalecana w miejscach, gdzie występują urządzenia elektryczne i elektroniczne. Oczyszcza powietrze z toksyn, a także z bakterii i wirusów. Skrzydłokwiat. Idealny do pomieszczeń biurowych. Oczyszcza i nawilża powietrze, pochłania toksyny i promieniowanie z urządzeń elektronicznych. Według Feng Shui emituje pozytywną energię. Aloes. W nocy pochłania dwutlenek węgla i uwalnia nagromadzony w dzień tlen. Posiada wiele zastosowań, m.in. w medycynie oraz kosmetyce. No i co? Warto mieć rośliny w domu? Dajcie znać w komentarzach. Hej!